Seria zwycięstw Polonii Poraj musiała się kiedyś skończyć. Stało się to w minioną sobotę podczas starcia ze swoją imienniczką w Łaziskach Górnych. Trener gospodarzy musiał być w dobrym humorze po wygranej 3-1 nad mocną ekipą z Poraja. Bardzo ważne zwycięstwo, przeskakujemy rywali w tabeli. No i myślę, że pokazaliśmy na boisku, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. W pierwszej połowie mieliśmy swój plan na ten mecz i chcieliśmy odciąć kapitana, który nie zrobił nic kompletnie, także plan wypalił. W drugiej połowie trochę zmienili, kapitan nie schodził do grania, poszedł wyżej, a my cofnęliśmy się ciut za bardzo. Mamy takie momenty w meczu i nad tym musimy pracować, bo to nie pierwszy raz się tak zdarzyło, że wygrywamy, a w tych głowach coś siedzi, że trzeba tego wyniku bronić, a my mamy zespół na tyle ofensywny, że nie powinniśmy się tak cofać. Trener Polonii Poraj Bartosz Kubisa musiał sobie radzić w Łaziskach bez kilku podstawowych zawodników, m.in. narzekającego na ból pleców Sławomira Piwińskiego. Nam dzisiaj mało co wychodziło. W piłce, w spocie, tak rozmawiamy zawsze, no trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Dzisiaj my tego szczęścia nie mieliśmy. Rywal miał go więcej. Gdzieś ta piłka znowu, jak się odbijała, to spadała rywalowi pod nogi, a my mieliśmy z tym problem. Ta organizacja gry w drugiej połowie była na pewno lepsza, ale to też wynikało z tego nastawienia mentalnego zespołu. No w szatni zespół zrozumiał chyba, że no tak się nie da grać. Na tym poziomie, takim tempem, to z takim rywalem, jak umiejącym grać piłkę, bo to trzeba powiedzieć, nie ma szans na grę. Ja troszeczkę mam pretensji do arbitra głównego, bo wydaje mi się, że troszeczkę jego decyzje były w wielu momentach jednostronne, ale zostawiam to gdzieś tam ludziom, żeby sobie obejrzeli na materiale i sami ocenili. Polonia Poraj zrehabilitować będzie się chciała swoim kibicom w meczu z rezerwami Rakowa, które w niedzielę aż 7-0 rozbiły Spartę Lubliniec. Już teraz zapraszamy na transmisję wideo z tego spotkania na radiofon.fm.